Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość to jest człowiek, którego ja już zapowiadałem przy okazji rozmów z innymi aktorami, policjantami najczęściej, którzy grają w takich serialach, który się nazywa Doku Crime. Ja mówiłem, że mam takiego kolegę, który przyjdzie i tam mam już do niego jedno przygotowane pytanie i chciałem wam powiedzieć, że ponieważ on jest też byłym policjantem, więc zamieścił na Facebooku takie oto zdjęcie. Otóż stoi sobie on na pierwszym planie, a w tyle są konie. I zdjęcie jest podpisane pies i konie. Zapraszam na rozmowę. Sebastian Wątroba jest moim gościem. Sebastianie, powiedz mi, w ilu ty grałeś już tych doku-crime'ach, bo już można się pogubić, ale zawsze grasz policjanta. Dzień dobry wszystkim. Jakoś tak się ułożyło, że mam przyjemność cały czas grać postać, którą kiedyś byłem na co dzień, czyli byłem zawodowym policjantem. Później okazało się, że jednak zmieniłem mundur na wiesz, aktorstwo. No i to trwa do dzisiaj. Zaczęło się od W11. To był taki pierwszy doku-crime w ogóle robiony w Polsce. Czyli to z 10 lat trwało, nie? Tak, dokładnie od 2004 roku do 2014 wtedy zakończono produkcję. Czyli w 2004 ty już przestałeś być policjantem, czy to na zakładkę było, że jeszcze byłeś policjantem i już grałeś? My wtedy byliśmy jeszcze na urlopach, bo to było na zasadzie porozumienia Komendy Głównej Policji i dyrekcji TVN-u. No wymyślili taką formułę, taki format, więc wtedy jeszcze byliśmy na urlopach, czyli policjanci, ale urlopowani. No, a w międzyczasie udało mi się przejść na emeryturę i tak już zostało. Ta straszna emerytura policyjna. Ile miałeś straszna lat? 30 kilka? 36. No jestem tym szczęśliwcem, który doczekał tą emeryturę i będzie się jeszcze mógł nacieszyć trochę, także... No. No to gratuluję i zazdroszczę w pewnym sensie. A dziękuję. Bardzo proszę. No dobra, czyli mamy tak, W11. Tak, to był pierwszy. Co potem? Potem miałem taki epizod, grałem pod inspektora Arkadiusza Zimnego, bardzo takie nazwisko pasujące do tej postaci. Był to gliniarz z Biura Spraw Wewnętrznych i to było w pierwszym sezonie serialu Sprawiedliwy Wydział Kryminalny. Emitowany na TV4. No i teraz ostatnio komisarz Krzysztof Maj w serialu Komisariat, emitowanym na TVP1. Także no trzy takie doku-crime. No właśnie, a dostałeś kiedykolwiek w życiu propozycję zagrania kogoś innego niż policjanta? Bo właściwie można by powiedzieć, że urodę masz taką, równie dobrze mógłbyś być księdzem. Mógłbym być, nawet powiem ci, że kiedyś przymierzyłem sutannę i całkiem na mnie leżała. Poczekaj, ale zaraz. W jakich okolicznościach przymierzyłeś tą sutannę? To też było na planie serialu, który nie wszedł jeszcze do produkcji, co prawda, tam kolega nad nim pracuje cały czas. Ale tam oczywiście też grałem policjanta, tylko że była możliwość, że wiesz, mogłem skorzystać z tego i przymierzyć tą sutannę, więc ją przymierzyłem. Nawet sobie zrobiłem zdjęcie. Poczekaj, ale po co to zrobiłeś? Myślałeś o tym, żeby w tobie to siedzi? Chciałbyś zagrać postać księdza? Czy po prostu tylko tak, jak to się mówi, dla jaj? Może to, w tym wypadku to nie jest dobre określenie. To było bardziej tak dla żartu, ale powiem szczerze, że chętnie bym spróbował takiej roli, bo to wiesz, ja nie boję się wyzwań, więc chętnie zagrałbym księdza. Chociaż nie ukrywam, że najchętniej to stanąłbym po drugiej stronie, wiesz, bo zawsze grałem tych dobrych, tego policjanta. Czyli chciałbyś zagrać po prostu jakieś wściekłego psa. W sensie kogoś takiego gangstera. Ale nie jakiegoś, wiesz, mordercę charyzmatycznego, tylko jakiegoś takiego... Mordercę niecharyzmatycznego. Na przykład, wiesz, niecharyzmatycznego mordercę. Tak. No dobrze, słuchaj, skoro przez moment zahaczyliśmy o to, że tam założyłeś tą sutannę, czy ty brałeś, bo trzy razy byłeś żonaty, i znaczy trzeci raz jesteś żonaty, żeby była jasność, bo Sabinka się wkurzy, a Sabinka jutro ma urodziny, tak? Tak jest, Sabinka ma jutro urodziny, kochanie, wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat, pozdrawiam cię z tego miejsca. Dobrze, masz dla niej niespodziankę na te urodziny jutro? Mam, ale oczywiście nie zdradzę, co to jest. Dobrze, tylko powiedz mi, czy to będzie coś według ciebie romantycznego, czy tak jak zwykle coś praktycznego, czyli odkurzacz, wiesz? Właśnie tym razem postaram się, żeby to było romantyczne, bo zawsze nam kobiety zarzucają, że nie jesteśmy romantyczni. Znaczy mnie nie, może tobie.
Mówię ogólnie, no mnie, chociaż mnie żona czasem też zarzuca, że mógłbyś być bardziej romantyczny. Ja mówię, no skarbie, no mógłbym walczyć ze smokami, ale ich nie ma, no jako rycerz, prawda, no więc, ale jutro postaram się, żeby było romantycznie. Dobrze, w każdym razie o co mi chodziło z tą trójką, mm-hmm. bo jest ciekawa historia, że masz, można powiedzieć, etatowego świadka. Ten świadek nawet przyszedł, tutaj jesteś świadkiem tej rozmowy, bo to twój przyjaciel. Chciałem zapytać, czy on nie miał obiekcji, że po dwóch rozwodach, kiedy świadkował, że za trzecim razem, kiedy go poprosiłeś, że może ci przynieść pecha. Wiesz co, no on jak gdyby nie miał wyjścia, a zresztą bardzo mu za to dziękuję, że to zrobił. Mm-hmm. Nie, to jest facet, z którym przyjaźnimy się od, ojej, już bardzo długo. Od kołyski. No, można tak powiedzieć, no, na pewno od szkoły średniej, czyli już jakieś mm-hmm. dobre 25 lat. I zawsze byliśmy i w tych fajnych chwilach, i w tych trudnych chwilach razem. To takie, wiesz, oparcie. Mhm. I nie wyobrażałem sobie nikogo innego po prostu, kto mógłby być... Nie, no bo przecież ślub to trudna chwila, więc musiał być. Bardzo trudna, wiesz, jak się okazuje. Także no, no. Nie zawsze się tak udaje, jakbyśmy chcieli. No, nie do końca. No dobra, ale odmawiał, mówił, słuchaj, to jest ostatni raz, bo do trzech razy szuka. Tak, teraz mi powiedział, że to jest ostatni raz i już się nie da więcej namówić. Mhm. Musisz znaleźć nowego przyjaciela. Nie, absolutnie, wiesz, no teraz to już, wiesz, no, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, więc no, nie mogę się już po raz kolejny ożenić. Jasne, ale znaczy, możesz, ale myślę, że tutaj ta, no bo zapytam tak trochę pokrętnie, ale bierzesz pieniądze z 500+? Biorę. Bierzesz. No czyli wiemy już, że masz więcej niż jedno dziecko. Biorę pieniądze z 500+, ale wychodzę też z założenia, że wiesz, no każdy z nas płaci podatki, więc wrzucamy do tej wspólnej kasy, więc skoro zgodnie z przepisami nam się... Ale ja nie mam z tym problemu, należy, absolutnie. No, ale przecież... tłumaczę innym, gdyby ktoś... nie, bo czasem, wiesz, słyszy się opinie, że kurczę, no tu gdzieś... Zresztą w ogóle są takie opinie, że ludzie w telewizji zarabiają, wiesz, miliony i żyje im się jak pączek, wiesz, w maśle. No nie do końca tak jest, więc każdy z nas też ma gdzieś tam swoje Słuchaj, problemy. Słuchaj, powiem ci, do czego piję, no bo z Sabinką masz trójkę dzieci. Najmłodsze ile ma? Roczek. Roczek. Czy brałeś becikowe? Tak. 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 No dobra, czyli co można, to bierzesz. Co można, to i teraz, biorę. Słuchaj, i teraz o co mi chodzi, bo tak naprawdę dążę do tego, żeby trochę taką romantyczną historię pokazać. Mianowicie, że ty znasz się ze swoją żoną, tą obecną, czyli no, najukochańszą, jak zakładam. Znasz ją od, można powiedzieć, od dziecka? Ile miała lat, kiedy zobaczyłeś ją po raz pierwszy? Wiesz co, to jest taka w ogóle ciekawa historia, bo ja studiowałem z siostrą mojej żony. Studiowałeś resocjalizację, tak? Resocjalizację, tak. Jestem w ogóle pedagogiem. Ja jestem takim człowiekiem orkiestra, wiesz. Z wykształcenia pedagogiem, magistrem resocjalizacji. Mhm. Studiowaliśmy razem. I, no, to był okres chyba 97, 2001, drugi rok. Mhm. No i w tym czasie, chcąc nie chcąc, poznałem Sabinkę, moją obecną żonę. Czyli siostrę koleżanki ze studiów. Siostrę koleżanki ze studiów. I jednak jakoś romantycznie nas połączyło. No właśnie, ale powiedz, ile Sabinka miała lat w czasie, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłeś? Już była kobietą, nastolatkiem, nastolatką raczej. Nie, to był 97 rok, ona miała wtedy 11 lat, jak dobrze pamiętam. No to była, wiesz, najmłodsza siostra mojej przyjaciółki. Czyli była dzieckiem tak naprawdę. Tak, dzieciątkiem. Rozumiem. To w którym momencie stało się jasne, że to jest twoja przyszła żona? I kto w ogóle zainicjował to, bo to jest taka... Wiesz co, to jest taka historia romantyczna właśnie. No. Powiem ci, to jest taka historia romantyczna. Czy ona o tym pamięta i dlatego ja chcę cię przedstawić trochę jako romantycznego twardziela. Więc już ci mówię, a sprawcą jakby w cudzysłowie oczywiście tego, że jesteśmy razem, jest właśnie mój przyjaciel też. Ten świadek, Ten tak? świadek, mhm. Muzyk zresztą zespołu Kredu. Ja zagrałem w ich teledysku i Topa, czyli właśnie mój przyjaciel, mówi do mnie tak, słuchaj, mam taki pomysł na teledysk, chciałbym, żeby to była taka historia, wiesz, widzę ciebie w tym teledysku i chciałbym jeszcze jakąś dziewczynę, taka po prostu, no, historia między kobietą a mężczyzną, prawda? Zresztą tego dotyczyła też piosenka. Więc ja mu zaproponowałem, bo on mówi, no, szukam takiej fajnej jakiejś dziewczyny. Ja mówię, kurczę, no, znam taką, właśnie Sabinkę. I słuchaj, ten teledysk tak naprawdę chyba nas właśnie połączył, więc to takie można... A była jakaś scena na tym teledysku typu jakieś całowanie, coś takiego, no coś, gdzie był fizyczny kontakt? Czy... Jeździliśmy też na motorze. A kto prowadził? No ja. Dobra, zróbmy tutaj przerwę. Sebastian Wątroba jest moim gościem. Wracamy do rozmowy za chwilkę.
Sebastian Wątroba, były policjant i obecnie aktor, jest moim gościem. Dobrze, spróbujmy połączyć te dwa światy, czyli świat policji i tego, co robisz teraz. Gdybyś miał sobie przypomnieć jakąś akcję albo jakąś sprawę, którą prowadziłeś jako policjant, która zrobiła na tobie takie wrażenie, no jak to się mówi, że do końca życia będziesz pamiętał. Wiesz co, wydaje mi się, że takie najtrudniejsze sprawy to były te, w których ofiarami były dzieci i niestety... Ale czyimi ofiarami? Rodziców, tak jak to się ostatnio ogólnie, zdarza? Ogólnie wiesz, bo to zarówno były, powiedzmy, wypadki samochodowe, gdzie miałem tą... Gdzie po prostu byłem akurat jako policjant, który zabezpieczał i wykonywał czynności na miejscu tego zdarzenia. Ale to też były, to też są, wiesz, samobójstwa dzieci, to też jest przemoc wobec dzieci. I to są takie sprawy, które chyba najbardziej zapadają człowiekowi w pamięci, tym bardziej, że wiesz, no to są bezbronne istoty. Dzieci są bezbronne praktycznie w niektórych sytuacjach. A tym bardziej, jeżeli się jest ojcem, to... Dodatkowo jakby patrzysz przez inny pryzmat na tą tragedię. Czyli gdybym cię dopytał, w jakiejś historii byłeś, nie wiem, świadkiem albo byłeś, nazwijmy to, oficerem takim policji i pomyślałeś sobie, jeżeli ja, nie wiem, wrócę do domu i tam są moje dzieci czy tam moje dziecko, to na pewno nie chciałbym, żeby to się przytrafiło albo żebym ja się nie zachował w jakiś sposób, tak? Wiesz co, zacząłem bardziej zwracać uwagę na pewne aspekty. Na przykład byłem kiedyś na takim zdarzeniu, gdzie 12-letnia dziewczynka zaczadziła się w wannie podczas kąpieli. Czyli piecyk gazowy. Piecyk gazowy i cała tragedia wydarzyła się w ogóle w Wigilię. Więc to już niewyobrażalna tragedia. Ale ona śmiertelnie się zaczadziła? Tak, czy? Tak. Niestety tak. I wiesz, i w takiej chwili od razu wiesz, sięgasz po telefon, dzwonisz do domu, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest okej. Też zwracam uwagę na tego typu właśnie rzeczy teraz, wiesz, na przykład właśnie jak piecyki gazowe, czy coś, to każda taka sprawa jakby powoduje, że po prostu zaczynasz zwracać uwagę na szczegóły, czy też rzeczy, na które wcześniej no, jakby nie zwracałeś uwagi. A powiedz mi, czy to z tego powodu, nazwijmy to z tej wrażliwości na temat dzieci, wzięło się to, że widziałem, że reklamujesz jedną z organizacji, która to jest jedna z tych organizacji, na które przekazujemy 1% naszego podatku. Organizacja, która zajmuje się prewencją i zwalczaniem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Czy tak. To oni do ciebie przyszli, czy ty sam się jakby tym zainteresowałeś? Skąd to się wzięło? Zwrócili się do mnie właśnie i ja no, nawet się nie zastanawiałem i od razu wyraziłem chęć wsparcia dla tej fundacji z tego względu, że my nawet nie mamy świadomości, jaki to jest duży problem, jaka to jest duża skala problemu samobójstwa wśród dzieci. Ilość prób samobójczych w ogóle, wiesz, to się dzieje, o tym się nie mówi, bo to jest bardzo delikatny temat, ale to się dzieje i właśnie ta fundacja między innymi zwraca no jakby na tą problematykę szczególną uwagę. Jest właśnie akcja zobacz znikam, zobacz jestem, także zresztą ja w ogóle z racji też tego wykonywanego zawodu, wiesz, bardzo chętnie wspieram, jeżeli tylko mogę, choćby swoim wizerunkiem, różnego rodzaju akcje, fundacje, no bo uważam, że trzeba pomagać, warto pomagać. To nas naprawdę nic nie kosztuje. Dobrze, to teraz jeszcze wrócę na moment do porównania świata policji i aktorstwa. No, wydaje się to dosyć absurdalne, żeby porównywać te dwa zawody, no bo o ile bycie policjantem wygląda na realne zagrożenie no, zdrowia czy życia, prawda, to czy mogło się zdarzyć coś na planie filmowym? Ja już pytałem takich innych, czy coś takiego na planie filmowym mogło zdarzyć, że odniosłeś jakąś kontuzję albo wykonałeś jakieś polecenie niezgodne z twoim przekonaniem, ale zgodne z przekonaniem na przykład reżysera albo scenarzysty i coś się wydarzyło takiego nietypowego. No tak, przez te 10 lat na planie, na przykład W11, no takich zdarzeń było dosyć sporo, tym bardziej, że w większości jednak wszystkie te, w cudzysłowie, kaskaderskie sceny oczywiście, no wykonywaliśmy my, no bo chodziło o to, żeby to było jak najbardziej realne. I jedną właśnie z takich akcji był pościg za uciekającym bandytą, to się działo na terenie jakiejś takiej budowy. Właściwie bardzo prosta
prosta sprawa, bo tą wysokość tego murku, z którego miałem zeskoczyć, może była... Czyli biegłeś po jakimś murku, tak? Tak, tak. To mniej więcej wysokości tego biurka tutaj twojego. Tylko problem polegał na tym, że zeskok odbywał się na taki ukos. Pochyłą powierzchnię, tak. I reżyser sobie wymyślił, że bezpieczniej będzie, jeżeli położy mi taki puchaty materac. Wszystko byłoby fajnie w sytuacji, gdyby to się kończyło tylko na zeskoku. Natomiast to była cała akcja, więc ja musiałem zeskoczyć i biec dalej. I mówię, no wiesz, raczej chyba to nie będzie dobre rozwiązanie. To, żeby ten materac położyć właśnie na tym miejscu, gdzie to jest, na tym pochyle. Tak, żeby on zamortyzował po prostu ten zeskok. Natomiast ja mówię, że wiesz, to nie jest dobry pomysł, bo jeżeli ja mam dalej biec, muszę się po prostu wybić, odbić od ziemi, a w tym materacu noga mi po prostu ugrzęznie, normalnie rzecz biorąc. No i tak też się właśnie stało, że skacząc za ten materac, zwichnąłem kostkę do tego stopnia, że rozrywałem torebkę stawową, więc 6 tygodni gipsu, kule. Ale to też było fajne, wiesz, bo to też ładnie w obrazku wyglądało. Ale wiesz co, poczekaj, bo chciałem zapytać, czy i wtedy, kiedy miałeś tą kontuzję, grałeś dalej w filmie, czy 6 tygodni urlopu w ogóle od filmu? Nie, tą scenę jeszcze dokończyłem, bo jeszcze na tym takim, wiesz, na nerwie, tak, na adrenalinie dokończyłem tą scenę. No, niestety musieliśmy przerwać zdjęcia. Ale zagrałem, no bo oczywiście, wiesz, nie mogłem występować z tą kulą i z tym gipsem w kolejnych odcinkach. Wystąpiłem tylko w jednym, gdzie tam właśnie moja partnerka mnie podwozi gdzieś tam od chirurga. Już ograliśmy tą kulę, ten gips, że właśnie Kaciała sobie zwichnął nogę i idzie na L4. Bo wiesz, moje pytanie jest takie, czy w takich sytuacjach, no bo załóżmy, że było to ewidentnie tak, że ty przewidziałeś, że może coś się wydarzyć takiego, kontuzja. Wykrakałem sobie. Tak, reżyser naciskał, to straciłeś przez to możliwość zarobkowania. Więc chciałem zapytać, czy jest coś takiego, że wypłacano ci na przykład pieniądze za, w cudzysłowie, rekompensatę za te nieodbyte odcinki? Wiesz co, tu akurat mieliśmy tak skonstruowaną umowę, że to wszystko było bardzo w porządku, więc nie mogę złego słowa powiedzieć. Nie, właśnie o to mi chodziło, bo raczej trudno sobie wyobrazić związek zawodowy takich... No nie jesteś jakby takim artystą, nazwijmy to, dyplomowanym, prawda? Tak. Więc do żadnej gildy artystów nie należysz, więc możliwe, że tutaj mogliby cię potraktować nie fair, ale potraktowano okej. Okay. Tak, tutaj tak. Dobrze, słuchaj, wiesz co, to przy okazji jeszcze tego, czy jesteś sprawny, czy niesprawny, jakbyś miał opisać jakąś sytuację w policji, już teraz nie mówimy o filmie, ale gdzieś, gdzie ta sprawność przydała ci się. No... Wiesz co, no wielokrotnie ta sprawność się przydawała, choćby w pościgach, no już nieraz musiałem przez taki... Czyli ty byłeś takim, nie byłeś za biurkiem takim? Nie, ja pracowałem w sekcji kryminalnej, w wydziale kryminalnym, także... I na czym ta praca polega tak naprawdę? Wiesz co, to są różne czynności, zdecydowana większość z nich jest, powiedzmy, utajniona, więc jakby też nie mogę o wszystkim powiedzieć, ale my wykonujemy taką robotę, nie wiem, zatrzymania na przykład groźnych przestępców, poszukiwania osób poszukiwanych listami gończymi. Wykonujemy całą operacyjną taką pracę dla dochodzeniowca, czyli jest na przykład jakieś zdarzenie, jakby, wiesz... Czy można powiedzieć też, że byłeś tajniakiem? Tak, no to jest właśnie taka praca. Aha. Więc, to nie brakuje ci tego, bo wiesz, przeszedłeś, jak mówisz, na emeryturę w wieku 36 lat, tak? Czy można się pozbyć tego... No, moim zdaniem ta adrenalina, która towarzyszyła tamtej pracy, gdzieś musi znaleźć jakby swoje ujście później. No, jak jesteś już na emeryturze, to gdzieś musisz się, w cudzysłowie, wyżyć. Wiesz co, ja miałem o tyle fajną sytuację, że z policjanta stałem się telepolicjantem. Mhm. Więc jakby, wiesz... No, łagodne przejście. Mam ten kontakt cały czas, wiesz, z mundurem, w cudzysłowie, i jakby z historiami policyjnymi. Ale faktem jest, że pierwszy rok był bardzo, bardzo taki trudny dla mnie i bardzo mi tego brakowało. W ogóle przestawienie się, wiesz, z takiego gliniarza typowego na aktora, który odgrywa rolę gliniarza, było ciężkie, bo nawet same zatrzymania tych naszych tam statystów, aktorów podczas kręcenia serialu wymagało tego, żeby jednak tą siłę troszeczkę, wiesz, zmniejszyć. Tak, bo to myśmy działali odruchowo. Wiesz, to już masz pewne taka automatyka, wiesz. A skąd w ogóle wzięło się to, bo powiedziałeś, że jakby to się odbyło trochę na zakładkę, że byłeś jeszcze policjantem, co prawda urlopowanym, no ale jednak już znalazłeś się w filmie. I teraz, czy ty sam chciałeś kiedykolwiek być aktorem, chciałeś być znany, no, czy to był czyjś pomysł, ktoś spojrzał i mówi: Sebe, ty jesteś przystojny,
Możesz być policjantem. No, jak to było? Nie, wiesz, to był zupełny przypadek. A może właściwie tak się miało wydarzyć, nie wiem. Pewnego dnia przeczytałem ogłoszenie, że po prostu TVN akurat w tym przypadku no, wpadł na pomysł, żeby taki serial zrobić. I szukają wśród policjantów, no, aktorów, którzy będą w tym przyszłych serialu. Aktorów. Przyszłych aktorów, tak. Którzy będą w tym serialu grać. A że ja jestem takim człowiekiem, który się, wiesz, nie boi wyzwań. I jak zresztą tam moi najbliżsi znajomi nie znają, moi najbliżsi mogą powiedzieć o tym, jestem taki troszkę taki pozytywnie zakręcony. Stwierdziłem, że kurczę, no dlaczego nie? Więc, a że mój komendant był, można praktycznie powiedzieć, moim równolatkiem. Ja mówię, wiesz, słuchaj, mówię, boss, w sobotę jest casting do serialu, więc przekazuję ci wszystkie moje sprawy, bo po prostu, wiesz, od poniedziałku biorę się za aktorstwo, także zmieniam zawód. No właśnie, jak on na ciebie wtedy spojrzał? A popatrzył na mnie, wiesz, co, mówi, dobra, jedź, mówi, jedź. Wiesz, na zasadzie takiego, a no tak, kolejny gdzieś tam, wiesz. Kolejny świr ci się zapalił, kolejny świrek mi się zapalił. I pojechałem na ten casting. No i stało się, jak się stało, że to, co miało być taką przygodą, no trwa już 14 rok w sumie. No dobrze, to tutaj wyobraź sobie tak. Jesteś policjantem, który jest wręcz tajniakiem, czyli chodziło o to, żeby się jak najbardziej nie wyróżniać. No tak. No właśnie. I stałeś się nagle jakby o 180 stopni inną osobą. Jesteś kimś, kogo ludzie znają. Przez tyle lat, ile jesteś na antenie różnych seriali, telewizji, no to muszą cię rozpoznawać. I teraz podaj mi dwa przykłady. Jeden, kiedy cię z kimś pomylono, bo każdego z kimś mylą. A drugą, może trudno to w to uwierzyć, ale na przykład mnie pomylono z Hubertem Urbańskim, a jak patrzę na ciebie, to bardziej ciebie powinni pomylić. No popatrz. No. Wiesz co, przypominam sobie takie dwie historie. Obydwie wydarzyły się na basenie, żeby było ciekawie. Ja nie wiem, czy to mam, wiesz, ale wydarzyły się na basenie. Jedna to było w ogóle niesamowite. Wiesz, w pewnym momencie wpadła na mnie kobieta, która płynęła i nie zauważyła znaczy, mnie. W wodzie kompletnie. W wodzie, tak. Tak? Wpadła na mnie na środku basenu. Wiesz, otworzyła oczy i z takim zdziwieniem mówi, o, pan Sebastian, można autograf? Ja wiesz, stojąc na środku tego basenu mówię, ale zaraz, ale jak, no, czym? Paznokciem na pleckach? Mówię, no, proszę bardzo, ona tak okłonęła na chwilę, mówię, ja faktycznie, wie pan, no, jestem w takim szoku, że po prostu, no nie myślę racjonalnie, faktycznie, nie? No i wiesz, to taka śmieszna historia. A druga też na basenie, z kolei na drugim torze pływało dwóch takich młodzieńców i wiesz, no woda jednak niesie, jak się mówi. Jeden z tych młodzieńców mówi do drugiego, ty mówi, popatrz, to jest ten aktor. Tak słucham, a ten drugi mówi, ale jaki aktor? No ten z tego szpitala w Leśnej Górze. Także mnie pomylono z panem Żmijewskim. Tak. No ale tutaj to już powiedzmy, że jest pewne podobieństwo, ale rzeczywiście myślę, prośba o autograf w wodzie. A wiesz, ja się zacząłem tak śmiać a propos basenu, ponieważ mnie też... Też się takie rzeczy przydarzają? Może nie tak, żeby ktoś mnie, wiesz, w wodzie poprosił o autograf, ale zawsze się zastanawiam, ponieważ, wiesz, ja pływam na basenie, w którym jest potrzebny czepek, jeszcze mam takie duże gogle i zawsze się zastanawiam, jakim cudem ktoś jest mnie w stanie rozpoznać, bo ja się prawie sam nie rozpoznaję. No. Ale może ty pływałeś tak, że tak powiem, sauté? Nie, też oczywiście w czepku, no zasady, wiesz, zasady higieny, także w czepku, ale mimo wszystko mnie rozpoznano. Natomiast faktycznie na tym basenie, gdzie ta pani na mnie wpadła, to były akurat te baseny termalne, więc tam no, bez czepka. Jasne. Więc łatwiej mnie było rozpoznać na pewno. Wiesz co, jeszcze chciałem zapytać teraz, bo zbliżają się, za rok będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Będziesz jeszcze raz kandydował? Bo nie. Nie? Nie. A co, w ogóle powiedz mi, co się wydarzyło, że ty chciałeś być w Parlamencie Europejskim? No już widzę, że masz szeroki wachlarz zainteresowań. Resocjalizacja, policja, aktorstwo, dzieci, jeszcze inne rzeczy. I wiesz co, ja tak jak powiedziałem, nie boję się wyzwań, a tutaj poszedłem troszkę tak za namową też takiej grupy, która stwierdziła, że stary, no ty strasznie dużo działasz, no starasz się gdzieś tam być takim, no jesteś takim normalnym człowiekiem, może byś spróbował też coś zmienić, wiesz, i poszedł w politykę. Więc usiadłem, pomyślałem. A ciebie interesuje w ogóle polityka? Wiesz co, tak, ale staram się jej teraz nie komentować, wiesz, także. Znaczy, ja myślę, że jestem takim normalnym typem Polaka, no, którego interesuje, wiesz, nie tylko sport, nie tylko, wiesz, szybkie samochody, motocykle, ale też to, co dzieje się wokół niego na co dzień, wiesz, jakby żyje też
No dobra, no ale czyli byłeś namówiony. Tak. I co się wydarzyło? No na szczęście się nie udało i teraz dziękuję, że tak się stało, wiesz. Natomiast była to dla mnie bardzo ciekawa lekcja i wiem, że polityka jest nie dla mnie, że ja jednak wolę, wiesz, pomagać w inny sposób, a nie pchać się do polityki. To już dosłownie na sam koniec. No teraz w Sejmie jest po raz kolejny głosowana ustawa zaostrzająca przepisy te antyaborcyjne. Krótko, gdybyś powiedział, chciałbyś, żeby te przepisy zostały zaostrzone, pozostały takie, jakie są, czy zostały złagodzone? Wiesz... Jednym zdaniem, bo już czas nam się jednym kończy. Zdaniem. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa przede wszystkim kobiet i chciałbym, żeby przede wszystkim słuchać ich głosu w tej kwestii. Nie twórzmy prawa na siłę, bo ono i tak będzie omijane. Sebastian Wątroba, człowiek, który jak wystąpił w programie, w którym była kwestia gotowania, robił pasztet z wątroby, był moim gościem. Dziękuję bardzo, a ja zapraszam na kolejne odcinki Wojtek Jagielski na żywo.